Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam proces technologiczny planowania głowicy. Zobaczcie, ten blok został obrobiony, jego powierzchnia jest idealnie płaska i dlatego też wymagamy, żeby głowica, którą położymy na ten blok, też była idealnie płaska, co zapewni dobre uszczelnienie cylindrów oraz kanałów wodnych, olejowych i całej reszty. Teraz przechodzimy do procesu planowania. Pokażę Wam po kolei, jak to się robi. Następnie pokażę Wam obrobioną głowicę pod mikroskopem oraz sprawdzimy, czy jest prosta przyrządem, jakim jest linia. Potrzebujemy następującego wyposażenia. Jedna głowica silnika. Samochód typu kombi z hakiem. Jedna sztuka linki holowniczej. Na koniec rzecz, którą znajdziecie na każdym wysypisku śmieci, czyli rafałek. Kluczowym kryterium do wyboru powierzchni bitumicznej do wykonania zabiegu planowania głowicy jest odpowiednia zawartość kamienia w warstwie bitumicznej. Tutaj mamy przykład złej nawierzchni, dlatego ruszamy i jedziemy szukać lepszego kawałka asfaltu. Widać, że tutaj mamy odpowiedniej gradacji asfalcik, więc możemy zaczynać. W tej chwili przykładamy obrabianą powierzchnię do asfaltu. Zaczepiamy linkę holowniczą. Celem odpowiedniego i równego docisku materiału obrabianego do materiału trącego potrzebny jest odpowiedni ciężar. Rafałku. Proces planowania głowicy został zakończony. W tej chwili już odłączam tutaj linkę holowniczą. Zobaczcie, tutaj mamy fragment głowicy, który został odłamany i bardzo dobrze, ponieważ lepiej, żeby taki fragment, który słabo się trzymał, odpadł w trakcie obróbki, niż gdyby nam klientowi miał się zepsuć w trakcie eksploatacji. Tymczasem zabieram głowicę do laboratorium celem zweryfikowania obróbki, czy została dobrze wykonana pod mikroskopem. Kochani, mam już obrobioną głowicę, jesteśmy w laboratorium, więc możemy ją zbadać pod kątem tego, jak dobrze udała nam się obróbka, czyli planowanie tej głowicy. Uwaga, tak wygląda ta robota, a zostało to zrobione naprawdę dobrze. Spójrzcie, tak wygląda powierzchnia tej głowicy. Pięknie, widzicie? Można powiedzieć, że jest prawie
prawie jak lustro. Delikatnie widać tę strukturę, tej obróbki. Teraz tak, użyjemy, mam tutaj mikroskop, więc użyjemy mikroskopu, gdzie pokażę Wam na monitorze z bliska tę strukturę, omówimy jej budowę. Mam też liniał krawędziowy i zobaczymy sobie, jak to wszystko wygląda. Patrzcie, przykładam liniał i zobaczcie, żygłowica jest idealnie prosta. Przykładamy linię zawsze w kilku miejscach, tak żeby chwycić całą długość. Tutaj jest wszystko ok. I teraz tutaj widzicie, patrzcie, prościutka jest głowica, super. Dobra, podpinam teraz mikroskop i zobaczymy, jak w przybliżeniu będzie wyglądała ta obróbka. Zobaczcie, mam już skonfigurowany tutaj mikroskop. Jest to mikroskop neutronowy. Nie wiem, czy spotkaliście się z czymś takim. Mamy tutaj powiększenie. Patrzcie, zademonstruję Wam tutaj ślady, po prostu ślady tej obróbki. Patrzcie, tutaj widać takie kreseczki. Są to po prostu kreseczki wykonane właśnie powierzchnią bitumiczną tutaj na tym delikatnym aluminium. I widać te różne, pod różnym kątem są te kreski, to znaczy, że obróbka została wykonana prawidłowo. Jeszcze dokonamy przybliżenia. Zbliżymy troszeczkę. Spójrzcie. Musimy podjechać bliżej, zaraz wyostrzymy spokojnie. Bez nerwów. Tutaj przyjrzymy się dokładniej. Patrzcie, tej obróbce. I tak jak to widać, pod odpowiednim kątem, pod odpowiednim kątem widać tutaj ślady tej naszej obróbki, którą dokonaliśmy. Także wszystko zostało wykonane wzorowo. Także wiecie, zakłady obróbki szlifierskiej biorą grube pieniądze za tego typu usługi. Tutaj macie za darmo ode mnie instrukcję, jak prawidłowo wykonać planowanie. Także dziękuję bardzo. Do widzenia. Ty, ale zobacz. Prawie równo. Nagrywa się czy nie?